pamiętamy naszego Konrada Mazowieckiego, który miał problemy z Prusami, którzy tutaj najeżdżali te tereny. No i zaprosił zakon krzyżacki, który był chwilowo taki osierocony, był przeganiany z tamtych miejsc, gdzie poprzednio był zapraszany, bo zwykle jego wizyty w tych krajach, do których był zapraszany, się kończyły nie najlepiej dla zapraszających. Książę Mazowsza, Konrad, dokonał rzeczy po prostu niesłychanej. Sprowadził do Polski niemiecki zakon Najświętszej Marii Panny, Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka była ich oficjalna nazwa, i nadał im ziemię dobrzyńską w kolanie Wisły między dzisiejszym Chełmem, Toruniem i Golubem Dobrzyniem. Sprowadzenie zakonu wiązało się z bardzo trudną sytuacją tegoż, bo zostali akurat rozszyfrowani i wyrzuceni z Węgier. Już nie mieli czego szukać w tym czasie w Ziemi Świętej, a szukali swojej siedziby, miejsca, gdzie mogliby utworzyć swoje państwo, bo ambicje tego zakonu były bardzo duże pod tym względem. I pojawił się Konrad Mazowiecki, właściwie taki lokalny władca, niekoniecznie znający realia sytuacji międzynarodowej. Zaimponowali mu bardzo. No, bądź co bądź, zakon krzyżowy z Ziemi Świętej jest o bardzo dobrej renomie, wysokiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o efekty działań, które wówczas nazywano chrystianizacyjnymi, czyli mówiąc inaczej, podboju ziem. To był jeden z największych błędów politycznych w całej naszej historii. W konsekwencji krzyżacy utworzyli wyjątkowe państwo. Bardzo szybko po osadzeniu tutaj krzyżaków Konrad przekonał się o swoim błędzie. W chwili, kiedy i papież, i cesarz potwierdzili fałszerstwo krzyżaków, dokumentów, które przyznawać im miały wedle tej nowej wersji ziemię, które otrzymali po prostu jako miejsce, z którego mogli rozpocząć akcję chrystianizacyjną. Zostały te dokumenty sfałszowane w ten sposób, że stało się to ich terenem, który został im przekazany. W bardzo szybkim czasie podbili ziemię Prusów. Nie koniecznie tutaj niosąc wiarę, a przede wszystkim orężem, tworząc bardzo sprawne państwo. A potem się okazało, że jak już nas obronili przed Prusami, to mieliśmy problemy, żeby się bronić przed krzyżakami. Potem był taki moment, kiedy Brandenburczycy najechali na Gdańsk i wówczas z odsieczą przyszli krzyżacy. Przyszli z odsieczą, która skończyła się w sumie dosyć niesympatycznie, ponieważ usadowili się tam na stałe. I od tej pory właściwie te stosunki polsko-krzyżackie były w zasadzie takie jednostronne. No, oni parli do przodu, a myśmy się wycofywali ze swoich własnych ziem. Taką cezurą główną tu jest oczywiście Grunwald, a chociaż nie należy zapominać o Płowcach. 1331 rok, 27 września. No to do tego momentu w zasadzie krzyżacy robili co chcieli. Napadali ciągłe najazdy na Kujawy wojsk krzyżackich, to była udręka, palone kościoły, zniszczona katedra.
doszło do bitwy pod Płowcami. Wtedy królem naszym był Łokietek Władysław, który starł się z Krzyżakami. Ta bitwa przez historyków wojskowości uznawana jest za bitwę nierozstrzygniętą, ale była to pierwsze starcie rycerstwa polskiego z Krzyżakami, kiedy oni poczuli respekt wobec Polaków, wycofali się i od tej pory już nie robili, co chcieli. Już nie czuli się bezkarni na terytorium Polski. Odbyło się dosyć przypadkowo, bo wojska krzyżackie, które z Radziejowa szły na Toruń, po drodze pod Płowcami rozdzieliły się na trzy części. Straż przednia, główne siły, to było 7 tysięcy wojska krzyżackiego. No akurat Łokietek starł się z tą strażą tylną krzyżacką. Kronikarze z tamtych czasów opisują to, że to było dość przypadkowo. Była straszna mgła. I rycerze słyszeli siebie nawzajem, nie za bardzo się rozumieli, bo jedni po niemiecku mówili, drudzy po polsku, ale właściwie nie widzieli siebie. I tak po prostu na siebie wpadli, doszło do wielkiego tumultu. Ta bitwa miała trzy nawroty, trzy starcia były. W pierwszym starciu wojska łokietkowe wzięły do niewoli kilkudziesięciu znacznych rycerzy. Pierwsze starcie wojska polskie wygrały. Potem było drugie starcie. Z tym związana jest też opowieść o tym, że Łokietek martwił się o dziedzictwo swojego królestwa, odesłał młodego Kazimierza, który potem wielkim został, żeby jednak ratował dynastię. W każdym razie drugie starcie wojsk Polski z krzyżackimi, tutaj strona krzyżacka odniosła sukces, no a potem w sumie krzyżacy, którzy jednak obawiali się, że no, nie spodziewali się, że taki opór ze strony polskiej ich tutaj napotka, odtrąbili odwrót i poszli do Torunia. I to był pierwszy przypadek w historii naszych stosunków krzyżacko-polskich, kiedy krzyżacy dali tyły. I od tej pory zaczęli się z nami już trochę liczyć i już sobie nie pozwalali na wszystko na naszym terytorium. Ale oczywiście wielkich z tego korzyści wymiernych, politycznych nie było, ale był ten ogromna korzyść moralna. Po pierwsze oni poczuli, że nie wszystko im tutaj wolno na tej ziemi, a poza tym my uwierzyliśmy, że po prostu no, możemy stawić Krzyżakom czoło. Potem dopiero po 80 latach Grunwald, kiedy to zwycięstwo było bezapelacyjne i na ogromną już skalę, chociaż też niewykorzystane militarnie, bo dopiero Kazimierz, już niewielki, ale Jagiellończyk, który ponoć był największym polskim monarchą, według wielu historyków, no może mało widowiskowy, mało filmów o nim kręcą i mało o nim uczniowie w szkołach się uczą, ale to był król, który potrafił małe zwycięstwa militarne wykorzystywać w sposób bardzo optymalny politycznie. I wtedy dopiero Pomorze, Prusy Królewskie wróciły po drugim pokoju toruńskim, wróciły do Polski. Bitwa pod Płowcami jest jakąś taką klamrą, bo
ten nieszczęsny najazd Brandenburczyków na Gdańsk i potem ta pomoc krzyżacka, która się okazała tak bardzo no, nieszczera, ona też była za panowania Łokietka. No więc Łokietek miał to szczęście, że no, po raz pierwszy dał się oszukać krzyżakom, zapraszając ich jako przyjaciół do siebie, a u schyłku swojego panowania no, dał im lekkiego łupnia tu na kujawskiej ziemi pod Płowcami. No, takie wielkie bitwy, które tak zapadają w świadomość narodową, często się wiążą z różnymi świętami. Przekazy istnieją, że wiele osób łączyło wówczas tą Wiktorię Płowiecką ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem, drugim patronem Polski, bo to dwaj główni patroni obok świętego Wojciecha, święty Stanisław, który właśnie tego dnia miał swoje święto. Być może to wstawiennictwo tych sił nadprzyrodzonych miało również i w tamtym przypadku, tamtej Wiktorii Płowieckiej również miało znaczenie. Łokietek jest jednym z bardziej szanowanych polskich monarchów i słusznie. Jak pamiętamy, podłej postury, mikrego wzrostu, stąd ten przydomek Łokietek. Ale to właśnie ten mały, niewielki człowiek, niewielki ciałem, a jednak wielki duchem sprawił to, że Polska po tylu latach rozbicia dzielnicowego została zjednoczona. To nie była jeszcze cała, to była Wielkopolska, Małopolska, Kujawy. To było państwo jednak dosyć kadłubkowe, ale to on właśnie doprowadził do zjednoczenia Polski. Byliśmy świadkami ostatnio takiego replayu, remake'u bitwy Płowieckiej. Taka inscenizacja, gdzie część notabli przebrała się w zbroję. Wiceprezydent Włocławka, pan Arkadiusz Chorąziak, co roku wojuje pod Płowcami w zbroi, za co mu chwała. Ja myślę, że takie inscenizacje mają ogromne znaczenie, ponieważ one przemawiają do wyobraźni, szczególnie do wyobraźni młodych ludzi, którzy coś widzą namacalnego i zadają swojej mutacie, swojej mamie, swojej babci pytania. Czasami sięgną może po coś tak bardzo już niemodnego jak książkę i poczytają sobie trochę o historii Polski. Nie każde miasto, nie każde miasteczko może się poszczycić jakimiś dowodami walki o polskość. Miasto Radziejów liczy tylko 6,5 tysiąca mieszkańców, czyli to jest nieduże miasteczko, a moja gmina 4800 mieszkańców, więc mamy zaproszonych gości. Się cieszę, że tutaj przyjeżdżają młodzi ludzie nawet z Warszawy i z okolic, Inowrocławia, Bydgoszczy. No, jest to dla nas takim jak gdyby wyzwaniem, żeby to kontynuować, żeby to co roku, prawda, prowadzić. Pamiętamy naszego Konrada Mazowieckiego, który miał problemy z Prusami, którzy tutaj najeżdżali te tereny. No i zaprosił zakon krzyżacki, który był chwilowo taki osierocony, był przeganiany z tamtych miejsc, gdzie poprzednio był zapraszany, bo zwykle jego wizyty w tych krajach, do których był zapraszany, się kończyły nie najlepiej dla zapraszających. Sprowadzenie zakonu wiązało się z bardzo trudną sytuacją tegoż, bo zostali akurat rozszyfrowani i wyrzuceni z Węgier. Już nie mieli czego szukać w tym czasie w Ziemi Świętej, a szukali swojej siedziby, miejsca, gdzie mogliby utworzyć swoje państwo, bo ambicje tego zakonu były bardzo duże pod tym względem. I pojawił się Konrad Mazowiecki.
właściwie taki lokalny władca. Książę Mazowsza, Konrad, dokonał rzeczy po prostu niesłychanej. Sprowadził do Polski niemiecki zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, bo taka była ich oficjalna nazwa, i nadał im ziemię dobrzyńską w kolanie Wisły między dzisiejszym Chełmem, Toruniem i Golubem Dobrzyniem.